kto nas zna? O, nieźle. Dobra, to dla tych, co nas nie znają, to powiem, że Fun in Design to jest firma, która umożliwia swoim klientom projektowanie butów. Bardziej to jest kręcące pewnie dla pań niż dla panów. Niemniej jednak mamy ponad 15 milionów kombinacji i tym samym przenosimy proces customizacji na trochę wyższy poziom. Można u nas naprawdę fajne buty sobie skonfigurować. To, czym my się chwalimy, to jest właśnie to, że sprzedajemy nie gotowy produkt, ale sprzedajemy bardziej koncepcję i usługę. Czyli my walczymy o klienta czymś unikatowym, czymś, co realnie nie istnieje i musimy temu klientowi wyjaśnić, jak to będzie wyglądało. Musimy sprawić, żeby się dobrze poczuł i chciał nam zaufać i chciał zamówić ten produkt. Będzie mi łatwiej. Generalnie tak. Nasza firma powstała w 2011 roku. To już trochę czasu minęło. I to, co chcemy wam dzisiaj opowiedzieć, to jak wyglądała droga, którą przebyliśmy. My się tym często chwalimy w różnych wywiadach, bo uważam, że jednak jest trochę powód do dumy, bo mieliśmy jaja, żeby odejść z korporacji i założyć własną firmę. Tylko długo nam tych jaj nie starczało, bo generalnie żeśmy pracowali bardzo długo, dobre półtora roku na etatach i już prowadziliśmy własną firmę. Mieliśmy kilka takich milestone'ów, które sprawiły, że bieg, że tak powiem, naszych myśli i wydarzeń się bardzo zmienił. I pierwszym z takich wydarzeń to było Dzień dobry TVN. Byliśmy w tym programie i zaraz potem już padły nam serwery, w ogóle boom zamówień, po prostu szał. I generalnie to pozwoliło nam myśleć, że kurczę, jest potencjał, tak? Polki chcą kupować te buty, róbmy tę firmę, tak? To sprawiło, że bardzo żeśmy się zaangażowali, ale jeszcze wtedy cały czas pracowaliśmy. W każdym bądź razie mieliśmy kilka miesięcy takiego naprawdę fajnego ruchu na stronie. Już byliśmy przekonani, że wow, super, teraz to już jesteśmy po prostu bogami, nic nie musimy robić, trzeba będzie się sam kręcić, tak? To jest taka fajna firma, że po prostu ludzie będą sobie przekazywać ten szeptanym marketingiem i będzie się po prostu kręciło. No nic bardziej mylnego, bo w sumie po trzech miesiącach myślę, to już na wakacje okazało się, że nagle tak jakby puchy, nie? I trzeba przyznać, że to jest też tak, my nie jesteśmy tacy zupełnie znikąd ludzie, nie? Jakby mieliśmy pojęcie mniej więcej o tym, co robimy, a przynajmniej tak nam się wydawało, bo Paweł zajmował się PR-em zawodowo, ja się zajmowałam marketingiem, Mikołaj, który tam siedzi, zajmował się zarządzaniem sprzedażą i w ogóle rozwojem biznesu, także na co dzień w sumie mieliśmy z tym wszystkim, co robiliśmy też w ramach startupu, dużo do czynienia, wydawaliśmy dużo pieniędzy w ramach korporacji. Więc trochę ciężko nam było zidentyfikować przyczynę, co się dzieje nie tak. No i załamka, no generalnie wiecie, to jest tak, że jak się kręci, no to człowiek biegnie tak, ma tą werwę, energię, a jak nagle siada, tak, no to wszystkim siada. Tak? I to jest też fajne, że jesteśmy zespołem, w sensie, że jest nas więcej niż jedna osoba, bo gdybym miała prowadzić sama tę firmę, to już dawno bym po prostu poszła do domu, tak, i nic by się nie wydarzyło. Ale właśnie w tych momentach jakoś żeśmy sobie tutaj pomagali, tak, więc to było takie pierwsze szokujące dla nas wydarzenie, że był boom, a potem nagle nie ma nic. I była myśl taka, że kurczę, mijają miesiące, nic się nie dzieje, coś trzeba by zrobić, tak. Poszliśmy na Startup Fest. Dla nas wiele firm tam przychodzi w zupełnie innym celu, w sensie przychodzą pokazać się, poznać inwestorów. My tam poszliśmy przede wszystkim po poradę, bo konsultacje z mentorami to normalnie jest dosyć droga rzecz, tak? I nie każdego stać. Jak się prowadzi startup, inwestuje się własne pieniądze, przynajmniej na początku, no to gdzieś tam kilkaset złotych i już człowiek się zastanawia, tak? Czy jak to będzie, czy mnie na to stać. Więc stwierdziliśmy, dobra, idziemy na ten Startup Fest, może spędzimy tam jeden dzień, pogadamy ze wszystkimi, zobaczymy, czy to w ogóle ma ręce i nogi. No okazało się, że wygraliśmy, tak, więc to nam dało mega kopniaka, to był dla nas taki drugi moment, w którym właśnie znowu potwierdziło się, że jest sens to robić, tak, i trzeba się na tym sfokusować. Ale przede wszystkim to był moment, w którym stwierdziliśmy, że już dalej nie da się tego robić jako hobby,
tylko trzeba po prostu rzucić tą robotę. A uwaga, my mamy kredyty na mieszkanie, tak? To nie jest takie proste, nie? Że podejmuję decyzję, a jutro to nie wiem, jakoś pieniądze z nieba spadną. Także to było bardzo, bardzo trudne dla nas, ale muszę powiedzieć, że dostaliśmy tam mnóstwo pozytywnego feedbacku. Oczywiście było mnóstwo pomysłów, każdy tam coś innego rzucał, ale jest sens, tak? Ja uważam, że chodzenie na konkursy, choćby tylko po to, żeby się dowiedzieć w ogóle, co inni ludzie myślą poza waszymi znajomymi i rodziną, ma naprawdę ogromny sens, warto, tak? Warto się w to zaangażować. No i tak, co zrobiliśmy z nagrodą? Oczywiście pieniądze nie poszły na wino ani na kobiety. No dobra, trochę wydałam, ale generalnie skupiliśmy się na tym, co mogliśmy zrobić trochę, bo dostaliśmy 50 tysięcy złotych oraz 100 tysięcy w ramach Agory na reklamę. No i teraz tak, za te 50 tysięcy złotych postanowiliśmy zrobić nową stronę internetową, bo nasza pierwsza aplikacja, to jest tam na górze na slajdzie widać, była taka mocno rysunkowa. Powiedziałabym, że no, klientki musiały sobie bardzo mocno wizualizować, o co w ogóle będzie chodziło w tym produkcie. Więc stwierdziliśmy, że dobra, to wydamy tą kasę na nową aplikację i na nową stronę internetową i pod spodem widać, jak wygląda aplikacja, która tak, do wczoraj tak wyglądała, od dzisiaj jest też nowa wersja, więc zachęcamy was do wejścia na naszą stronę www.fundingdesign.pl i sprawdzenia, jak to teraz wygląda. Powiem tylko jedną rzecz, że to nie jest taka zwykła kolorowanka, tak? Za tym wszystkim stoi silnik, tam jest bardzo dużo kombinacji, nie jest to takie proste. Ostatnio znaleźliśmy na oferii ogłoszenie właśnie, że zlecę zrobienie serwisu takiego jak Fun InDesign, tam są oferty za 4000 zł, więc mieliśmy naprawdę polewkę, że życzymy powodzenia tej osobie. No, niemniej jednak, tak, a tutaj jeszcze chciałam pokazać właśnie pozostałe wydarzenia, które sprawiły, że gdzieś tam nasza firma mocno galopuje do przodu, więc tu powiedziałam o Startup Feście, Samsung, ale to o Samsungu powie więcej Paweł, to jest dla nas bardzo ważna współpraca i myślę, że naprawdę ogromny sukces, że taki mega koncern zainteresował się jakąś taką malutką firmką, tak, i coś chce z nami w ogóle robić. Kolejną rzeczą jest fundusz Skyline Venture, który w nas uwierzył i dał nam kasę na rozwój. Myślę, że to jest taki jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego startupu. Czy wyszło dobrze, czy wyszło źle, to ciężko rozpatrywać. W każdym razie fajne jest to, że udało nam się przejść przez te rozmowy i że dostaliśmy pieniądze, żeby w końcu zrobić to na większą skalę. No i dla nas też mega wielkim wydarzeniem jest otwarcie naszego pierwszego concept store'u na ulicy Zgoda 3, to jest samo Śródmieście. To troszeczkę jest tak, że my zakładaliśmy, że to będzie biznes internetowy, tak? A tutaj widzicie concept store nagle, tak? Ale to też potem parę słów o tym jeszcze powiem. Niemniej jak to tutaj widać, ile czasu to wszystko zajmuje. Ja mam wrażenie, że większość osób, które zakładają firmy, myślą o tym, że dzisiaj zakładam firmę, a za rok ona już będzie rentowna. Nic bardziej mylnego. Trzeba mieć troszkę więcej cierpliwości. Tak wygląda nasz sklep. Paweł bardzo często mówi, że on ma powierzchnię znaczka pocztowego, a mieści się tam po prostu tych 15 milionów butów. Tak? Bo realnie my sprzedajemy właśnie projekty. Tak? Bardzo rzadko u nas sprzedają się gotowe pary. To jest tak naprawdę 2 pary na 10 to są pary gotowe, a 8 to są projekty. Więc ta proporcja jednak jest, myślę, pozytywnie przygniatająca właśnie, że sprzedajemy tą koncepcję jednak. I po co w ogóle ten sklep? Generalnie tak tylko zaznaczę, bo nie mamy czasu. Wiecie, ponad 90% transakcji handlowych cały czas odbywa się w offline. Tak, więc to, jak mówimy e-commerce i wszyscy się zachwycają, super, tak, to się mega rozwija, tam jest kasa, tam jest biznes, ale mimo wszystko ludzie kupują cały czas w offline i bardzo często potrzebują offline'u po to, żeby uwierzyć w markę, tak. Niestety wiele osób się w Polsce przekonało boleśnie o tym, że gdzieś tam można zostać oszukanym i trzeba troszeczkę bardziej sprawdzać te firmy, więc my dajemy tutaj tym sklepem uwiarygodnienie i też to jest dla nas taki kanał komunikowania się z klientkami, bo bardzo łatwo jest zrobić produkt i nie gadać w ogóle o nim z nikim, tylko ja uważam, że produkt jest genialny, więc on się sprzeda. No nic bardziej mylnego. Feedback, który dostajemy na co dzień, pozwala nam ulepszać ofertę i w ogóle ulepszać naszą pracę, więc taki concept store to jest po prostu genialna sprawa i na razie dla nas to jest mega wielki sukces, więc będziemy myśleli o tym, jak to dalej rozwijać.
Aplikacja nowa wygląda tak. To jest dla nas też mega wielkie wydarzenie. Wydaliśmy na to bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu poświęciliśmy i to jest, myślę, co najmniej najlepsza w Europie, jak nie na świecie w tej chwili aplikacja. Nikt nie ma takich modeli 3D jak my, takich renderów. Włożyliśmy w to naprawdę mega, mega wysiłek. Ciężko było z grafikami mi rozmawiać, bo wiecie, mężczyźni robią buty, więc pytanie modelarza, jak to jest, co to jest czułenko. Tak. I teraz tak. Dobra, i teraz ja. Ola mówiła wam, że byliśmy na Startup Festie w 2012 roku. My wróciliśmy na Startup Fest w 2013 roku i tam była taka historia się wydarzyła. Polega ten konkurs na tym, że są 3 minuty na przedstawienie swojego pomysłu. Tak, i trzeba wyjść, zegar 3 minuty i trzeba powiedzieć, zachęcić potencjalnych inwestorów, mentorów, wszystkie osoby, które być może będą miały potencjalny wpływ na daną firmę. Wyszło dwóch chłopaków i opowiadają o swoim projekcie. Oni, słuchajcie, przez 3 minuty nie byli w stanie wytłumaczyć, o co mi chodzi, nikt nie zrozumiał. Oczywiście summa summarum się okazało, że są programiści, którzy tam, nie wiem, byli w zastępstwie, że mają oczywiście jakiś fajny mają pomysł na biznes, ale oni przez 3 minuty nie byli w stanie sprzedać informacji, że napisali fajną linijkę kodu, która pozwala komunikować się wszystkim sprzętom AGD między sobą i jest jakiś jedno narzędzie, czytnik, który zbiera te dane i przetwarza. I oni byli tego w stanie przez 3 minuty wytworzyć. No i to mi tak naprawdę dało do myślenia, że możecie mieć zajebisty produkt. On może być naprawdę super skrojony, coś, czego nie ma w Polsce, nie ma w Dolinie Krzemowej. Ten produkt może mieć przygotowaną fajną cenę. Ona może być niska albo może być wysoka, tak, żeby on był na tyle atrakcyjny, żeby bariera wejścia była wysoka i napędzać koniunkturę. Tak. Może być przygotowany cały system dystrybucji, tak, jak to będzie sprzedawane, gdzie, jak i tak dalej. Ale jeżeli nie macie tego, to nie macie nic. Tak naprawdę. I w naszym rozumowaniu promocja to nie jest tylko i wyłącznie pokazanie produktu, zaprezentowanie go konkretnym ludziom, ale tak naprawdę wytworzenie pewnej potrzeby sprzedażowej. My dzisiaj konkurujemy nie z firmami z naszej branży, tak? W naszym przypadku to nie są firmy obuwnicze, ale my konkurujemy z całym światem o atencję ludzi, o to, żeby w tym tyglu informacji zwrócili na nas informacje, żeby nie kupowali innych ciuchów czy innych gadżetów różnych, tylko żeby te pieniądze, które mają w danym miesiącu na spożytkowanie, żeby przyszli i wydali te pieniądze u nas. No i teraz tak, też wrócę znowu do Startup Festu. 2012 rok, wygraliśmy Startup Fest, 50 tysięcy, 100 tysięcy mamy na kampanię w Agorze, jest radość, podejmujemy decyzję, że odchodzimy z pracy i co? No i właśnie, i jest kicha. Okazało się, że nasza jedna z firm konkurencyjnych, która gdzie razem bazujemy na podobnym pomyśle personalizacji butów, napisała do Agory, że elaborat na 4 strony, że my to kopiujemy tą firmę, że my kradniemy, że my to w ogóle jesteśmy nie wiadomo co i że ta firma żąda, żeby tą nagrodę nam odebrać. I to dostali Agora, wszyscy mentorzy i tak dalej. Więc żeśmy zaczęli z bardzo wysokiego C i żeśmy się zaczęli zastanawiać, gdzie jeszcze mamy czarny PR, gdzie jeszcze nasza konkurencja nam zrobiła akuku. My przez półtora roku wcześniej żeśmy byli na etatach, nie mieliśmy zbytnio czasu na rozwijanie PR-u, no więc cali radośni, dobra, promocja, mamy fajny produkt, fajne buty, to teraz idziemy do mediów modowych i tak dalej. I czasem się okazuje, że słyszymy, a nie, to wy jesteście tak jak ta firma to i tekst jak w misiu, nie dziękuję, my już mamy. Nikt nie chciał o nas napisać. Mieliśmy fajny produkt modowy i naszą przygodę prawdziwą z promocją żeśmy rozpoczęli od sytuacji kryzysowej, na leki kryzysowe, jak my nie mamy żadnych narzędzi komunikacji, nie mamy dziennikarzy, nie mamy kompletnie nic. No więc tak naprawdę jedynym celem było tak naprawdę wymyślenie pewnej historii po to, żeby ten kryzys ominąć, żeby w nią nie wchodzić, pokazać się zupełnie z innej strony. I tak żeśmy wymyślili, że skoro mamy fajną historię z sobą, że przez półtora roku pracowaliśmy na korporacjach, byliśmy to po godzinach pracy, skoro wygraliśmy konkurs, skoro mamy jakieś pomysły, jak to rozwijać, zaczęliśmy promować Funny Design jako młody startup, firmę założoną przez młodych, dynamicznych, aktywnych ludzi, którzy właśnie porzucili pracę w korporacjach i robią coś fajnego od zera. Wymyśliliśmy sam pomysł, znaczy to przyniosła go Ola, to był to pomysł podpatrzony w Japonii, Shoes of Prey, logo, nazwa, znaleźliśmy, zakład produkcyjny, żeśmy znaleźli tak naprawdę wszystko od totalnego zera. I więc pierwszym takim dość mocnym filarem, na który postawiliśmy, to było budowanie wizerunku firmy odzieżowej, modowej, jak zwał, tak zwał, poprzez personal branding i postawienie nas jakby na pierwszej linii strzału, patrzcie to my, zobaczcie co myśmy zrobili, to nie jest nasze ostatnie słowo. I w ten sposób myślimy i rozkręcamy ten biznes, licząc na to, tak, że po pewnym czasie uda nam się na tyle przełamać barierę w mediach tradycyjnych, tych modowych,
że uda nam się tam wejść. I tak naprawdę to trwało chyba, prawie rok trwało i w pewnym momencie jednak te gazety modowe zaczęły nas zauważać i zaczęliśmy się pojawiać w szeroko pojętym środowisku. Tak, tu wiecie, jakieś artykuły ZEL, tam jest logo, glamour, etc., etc. My na chwilę obecną mamy prawie od Startup Festu 70 ukazań prasowych mieliśmy, i to różnych, z czego połowa to są artykuły dotyczące personal brandingu i pokazywania nas, pokazywania, czym jest Funny Design, że to jest innowacyjny, fajny biznes. Połowa to są packshoty i rzeczy już stricte modowe. Też chcemy tak naprawdę wam powiedzieć, bo wiele osób nas pyta, czy mamy też wiele ofert odnośnie marketingu. Tak, odnośnie marketingu. Tak naprawdę my postawiliśmy na PR, właśnie na PR wizerunkowy, na personal branding i dopiero potem na budowanie wizerunku marki produktem, że mamy 15 minut w kombinacji, te buty wyglądają tak, one mogą być czarne, kolorowe, jakie kto chce. My nie jesteśmy projektantami, to u nas klient decyduje, co ma zaprojektować i inspirujemy osoby, zachęcając Polaków do tego, żeby projektowali swoje buty, budujemy rynek. Natomiast totalnie żeśmy praktycznie odeszli w ogóle od pomysłów i kombinowania z szeroko pojętym marketingiem. Z prostej przyczyny, jeżeli nie mamy wyrobionej marki, jeżeli nikt o nas nie zna, jeżeli nasze logo potencjalnym internautom kojarzy się z niczym, nazwa nic nie mówi, to nawet jak nam napiszemy zaprojektuj buty, to i tak nikt w to nie klika. I tak było w naszym przypadku. My żeśmy robili różne testy, kampanie displayowe i coś okazuje, nikt nie klika. Sam SEO. Hasło typu buty to jest bardzo drogie hasło i w tym momencie naszą konkurencją jest Zalando, Kazar, Sarenca i te wszystkie duże firmy, które mają niespotykanie duże budżety i my nie mamy na chwilę obecną szans, żeby konkurować. Z kolei hasła zaprojektuj buty nie klika w nikt. No, kto z was wpisał kiedykolwiek w wyszukiwarce hasło zaprojektuj buty? No więc właśnie tak, więc mamy na tyle, mamy nasz produkt jest specyficzny, że od tego odeszliśmy, poza tym też to już żeśmy przetestowali. Jeżeli nikt nie zna marki, jeżeli nikt nie zna logotypu, to nic z tego nie będzie. Cały czas szukamy pomysłów na markę, czyli jak ją pokazywać. Z jednej strony teraz są produkty, cały czas pokazujemy w gazetach modowych, ale też drugie pokazujemy cały czas się biznesowo, czyli mamy to tak, otworzyliśmy sklep, to jest naprawdę innowacyjna forma robienia zakupów. Nie ma takiego sklepu, gdzie wchodzimy, jest tablet, są 100 par butów, ja mogę te buty przymierzyć, spoglądać skóry, z pomocą naszych pracowników w sklepie jest tablet i takie buty zaprojektować. Nie ma czegoś takiego. Chcemy to cały czas promować jako coś, co żeśmy stworzyli i dopracowali. To jest nasz model biznesowy, którym się chwalimy. Odpaliliśmy nową aplikację, o której mówiła Ola. To jest też coś niesamowitego, bo zrobiliśmy to w Polsce tutaj i też pokazujemy, że można tego typu rzeczy robić w Polsce, projektować je, programować, wdrażać i się bawić tego typu rzeczami. Więc właśnie te jakby tematy związane ze startupem, z personal brandingiem, zawsze będziemy dość długo pewnie jeszcze na to stawiać i budujemy nasz wizerunek, tą modę na buty robimy w ten sposób. Ma to oczywiście pewien minus, bo to trwa trochę. Taki skuteczny PR to też nie dzieje się od razu. I to mogę też się pochwalić. Jakoś przed świętami, chyba 17 światło dzienne ukazał się najnowszy sukces. Jest super fajny artykuł o nas. Tak? Jest właśnie opisana nasza droga, tak? jak to żeśmy zrobili. To jest właśnie o sklepie. I tak naprawdę jak myślicie, ile czasu, znaczy tak, i ten artykuł był darmowy, myśmy nie zapłacili ani złotówki, chyba, znaczy kawę, żeby, kilka kaw, żeby to zrobić. Jak myślicie, kiedy zaczęły się spotkania i prace nad tym artykułem, w sensie z redakcją? Ile to mogło trwać? Zaczęło się jakoś pod koniec tamtego roku. Pod koniec tamtego roku ja już zacząłem drążyć temat, że sukces, mamy fajny pomysł, że sklep i w ogóle będzie aplikacja. Pierwszy wywiad miał miejsce w styczniu, więc jeżeli właśnie wziąć teraz do kupy, zebrać cykl wydawniczy, który trwa 3 miesiące mniej więcej, plus to całe drążenie tematu, no to mniej więcej tak to wygląda, że trzeba poczekać pół roku na artykuł i właśnie też myśleć, żeby się wstrzelić w sezon, tak? U nas też ten artykuł był nieprzypadkowy, przynajmniej ja tak się staram, żeby on był teraz, bo jesteśmy w piku sezonu sprzedażowego i
sukces to jest akurat tytuł, czyli sukces czy puls biznesu, to czyta nasza grupa docelowa. Tak, my też patrzymy, pokazujemy się w tych gazetach, którzy czytają te klientki, które u nas najchętniej, najczęściej kupują. Czyli to są osoby, które kupią buty do pracy i po pracy, które zarabiają powyżej średniej krajowej, bo taki mamy produkt. I też wybierając różne nośniki, staramy się trafiać właśnie do tych osób. Jeszcze tylko słówko o Samsungu, bo tu Ola wspomniała. To jest też fajna rzecz, która nam daje wiarygodność, nam daje power do działania. Jak odpaliśmy poprzednią wersję aplikacji rok temu, poprosiliśmy Samsunga, żeby nas wsparli tabletami, bo my jesteśmy małą firmą i robimy fajne rzeczy. Pomogli nam. Do tego zaopatrzyli nasz sklep w tablety, w telewizory, w komputery, więc to jak na poprzednim slajdzie, ja się cofnę. Jak zobaczycie nasz sklep, to właśnie tam pracownik trzyma tablet i cała zabawa właśnie na tym polega. Do kasy buty, wzorniki i to jest Samsung i będziemy robić kolejne rzeczy z Samsungiem. Też mamy już poustalane ciekawe projekty, więc też warto budować wizerunek jakiekolwiek marki, jakkolwiek robicie, szukać dużych, większych firm, które dadzą wam to credibility i to, że na zasadzie wow, tak duży uwierzył w tak małego. Więc tak mniej więcej w dużym skrócie wygląda nasz pomysł na biznes, czyli po prostu reasumując, personal branding, bo to naprawdę się sprawdza. Zawsze jak stoi jakaś osoba, daje twarz firmie, to się zawsze sprawdza i oczywiście pokazujemy nasz produkt, pokazujemy się w gazetach modowych, chcemy być w tym obiegu marek fajnych i pożądanych przez jak największą liczbę osób. Dziękuję.